Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w nowym dniu. Znowu mamy słoneczną pogodę. Popadało troszeczkę przedwczoraj w nocy. No i tak zrobiło się rzeźkawo. Wczorajszy dzień był chłodnym dniem. Bardzo fajnie i przyjemnie na polu się pracowało. Zwilżyło troszeczkę tą ziemię. No i dzisiaj, póki jeszcze słońce nie osuszyło, ruszam ostro do pracy. Edziu, już tak jak widzieliście, pakuje się do samochodu i będzie jechał do pszczółek, bo pawilony już żeśmy zwieźli. No i teraz trzeba tam zajrzeć do nich, poprzeglądać, popatrzeć, co tam się dzieje. I szykujemy, już będziemy pomalutku szykować je do tego miejsca, na którym będą stały w zimie. A mamusia jak zwykle przy kwiatach też już opryskała bukszpany. Ćma bukszmanowa niestety atakuje tutaj bardzo, no i trzeba systematyki, aby te bukszpany nie uległy całkowitemu zeżarciu przez tą ćmę. No zresztą wiecie, co się dzieje, jak one niestety giną w naszym kraju. Ta ćma przyszła, przywędrowała skądś, no i niestety tutaj robi spustoszenie. Taki mamusia opryskuje rano, wieczorem, systematycznie, no i jakoś dzięki Bogu te bukszpany są. A tutaj posadziła wilca na tym pniu, który został po akacji. Tutaj ja już mówiłam kiedyś, stała akacja, potężna jeszcze, taka poniemiecka, i ona by stała chyba do dnia dzisiejszego tak naprawdę, ale zaczęła się psuć i nikt nawet by nie wiedział, tylko taka potężna gałąź po którejś wichurze się oderwała i no, uszkodziła dach i sąsiada, i nasz, i tak wtedy dopiero zwróciło to naszą uwagę. Okazało się, że ona już się niestety psuje. No i dostaliśmy tutaj pozwolenie na jej ścięcie. Dlaczego jest na takiej wysokości ścięta? Bo wiecie co, ona jest tutaj najeżona odłamkami jak dobra kasza z kwarkami. Jak to w Czterech Pancernych, tak żartobliwie tam któryś z aktorów mówił, bodajże Pyrkosz. I jak tutaj zaczęli piłą ciąć, to tam już były właśnie te. Tutaj zobaczcie, jest ślad, tam jest ślad, i gdzie tylko piła najechała, to tępiło, łamało łańcuch. Są odłamki po prostu po pociskach. Tak, a tu zaczęli też rżnąć, a też tam są w środku odłamki po tym i skończyli, bo chcieli niżej jeszcze. Ale niech co stoi. Ale zobaczcie, jaki ona ma obwód pnia. Tutaj trzy osoby by trzeba było, aby ją objęły. No i ona zakrywała praktycznie pół podwórka, ta akacja. No. Ojej, ona wyższa jak ten dach, potężna była. Niesamowicie, ale jak zakwitła jeden kwiat. Pamiętasz, jak to pięknie było. Ja z tej akacji jeszcze placki piekłam. No i niestety, jak się tutaj obłamała, trzeba było ją ściąć, bo stanowiła już zagrożenie i jest ścięta na takiej wysokości. I tak naprawdę stoi tutaj jak taki pomnik tamtych czasów, przypomina nam tutaj o swoim istnieniu. Oj, piękna była, naprawdę była przepiękna. No i tak teraz tutaj nawet fajnie się wkomponowała. Mamusia posadziła wilca. No i ładnie to wygląda. No, to te słoneczniki tu samosiejki się posiały i tak zasłaniają, ale już wnet o te, które przekwitają. A tutaj słoneczniki już automatycznie ptaki wydziubują. A jak? Już jest pełno ptaszków. One raz, że cieszą nasze oko, to i pszczółki zbierają nektar z tych słoneczników. No i kolejna sprawa, że właśnie ptaki mają pożywienie. Trzy w jednym. Tak. A ja już dobrze Wam znaną trasą podążam nie gdzie indziej, jak na pole. Jest godzina 8 rano. No i póki jeszcze jest chłodno, bo nie wiadomo, co dalsza część dnia przyniesie, jadę plewić, walczyć z tym naszym zielskiem.
I tutaj w tym momencie zatrzymałam się teraz przy naszym pierwszym polu i chciałam bardzo serdecznie na początku tego filmu pozdrowić panią Marię z Brodów, która mnie ogląda. Pozdrawiam serdecznie pani Mario. Pani Maria jest moją taką wierną widzką, jak większość z was, i w ostatnim czasie dotknęła ją taka osobista tragedia. Tutaj szczegółów nie będę mówić, bo to nie o to chodzi, ale pani Mario, wiem, że żadne moje słowa nie ukoją pani bólu, nie przywrócą straty, którą pani poniosła, i jest to strata niepowetowana dla pani, jak również dla pani rodziny i dla wszystkich, którzy panią i pani rodzinę znają. Ale jeżeli mogę coś powiedzieć, jeżeli to doda pani takiej troszeczkę radości, to proszę rozejrzeć się w koło, bo ma pani cudowną rodzinę, cudowne dzieci, sąsiadów, zapewne jeszcze inne bliskie osoby. Jest pani bardzo doświadczoną osobą, która niejedno przeszła, z niejednego pieca chleb jadła, czerpała wiedzę od starszych pokoleń. Jest pani skarbnicą wiedzy, jest pani naszą mądrością, a zwłaszcza mądrością swojej rodziny, i to dla niej teraz pani jest. Dla niej pani jest filarem, takim wsparciem, oparciem, drogą, księgą, z której rodzina będzie czerpać. I to jest pani cała radość w tym wszystkim. Wiem, że ból jest ogromny, ale też ma pani i radość. I tutaj w tym bólu życzę pani takiej malutkiej odrobiny radości. I dzisiejszy film dedykuję wszystkim widzom, którzy mnie oglądają, ale w szczególności właśnie dla pani, pani Mario. Niech się pani trzyma, niech się pani nie poddaje. Tutaj jest to pole, które pani już też tutaj zna. Z tamtej strony zawsze przyjeżdżam, jadę na swoje pole, i jeszcze niedawno rosła facelia, która już przekwitła, jej życie się zakończyło, no i przyszedł czas, że obumarła. Ale wyda nasiona, tak jak i my ludzie. Przychodzi czas, że obumieramy, ale wydajemy nasiona. To jest nasz plon, nasze dzieci, nasze wnuki, potomkowie. To jest właśnie to, co my zrodziliśmy. Tak samo i tutaj była facelia, która cieszyła oczy, karmiła ptaki, karmiła pszczoły, bo one znosiły nektar, a poniekąd i nas, bo ten nektar później w postaci miodu żeśmy wybrali. I tutaj wczoraj, jak popadał deszczyk w nocy, przed właśnie wczorajszej nocy, to Edziu ją już stależował. Talerzowanie to jest takie przemieszanie tego zielonego, tej zielonej masy. No i tutaj teraz będziemy mieli dwojaką korzyść, bo to pole dostało poplon w postaci tej faceli, a dwa z nasion, które już zdążyły dojrzeć, wyrośnie, skiełkuje kolejna facelia, która jeszcze zdąży nam w sierpniu tutaj zakwitnąć i jeszcze da pożytek dla pszczół. Pawilony już Edziu zwiózł do domu. Jeden przywiózł wczoraj o świcie koło domu, a drugi tutaj na pola, gdzie właśnie mamy postawioną jedną część pasieki w naszym lasku olchowym. Mają tutaj bardzo dobre miejsce i dobre warunki, bo jest chłodno, cień, no i przede wszystkim osłonięte są one od wiatru. Witam wszystkich. Mnie nie musisz dymić. No muszę. Czy to widzów dymisz? Wszystkich dymię. Wszystkich dymisz. Co ci tu sprowadza, żono moja? Sprowadzasz mnie, ty, twoja osoba. Ciągnę jak pszczółki do miodu. No i widzę właśnie. No, widzisz właśnie. Dzisiaj żeśmy zwieźli pawilon, już drugi. Także pszczoły są już w domu. No już kończymy sezon. Ten rok,
nie ma co narzekać. Mógłby być lepszy, ale nie ma co narzekać. I dzisiaj trzeba odkłady, ciasto do odkładów popoddawać, poprzeglądać, czy matki czerwią. Może pojawi się pytanie, co to jest odkład? A to są z mocnych rodzin, żeby zapobiec rojeniu. Po prostu zabiera się tam ramkę z czerwiem i trochę pszczół otrzepuje do ula. To jest taka słabsza rodzinka, która przez lato nabiera mocy, także jest pozycja na przyszły rok do ula już takiego, który będzie młoda matka, będzie szybko z wiosny szedł do rozwoju i... No i tak też powiększa się właśnie pasiekę. Robi się odkłady, łapie się rójki i jak taki odkład się zrobi, trzeba dać mu amciu. No niestety, bo on jest za słaby, żeby on sobie mógł sam nazbierać. Jakby był taki pożytek stuprocentowy, że nie byłoby problemu, no to tam dałoby sobie jakoś radę, ale to już jest po sezonie kwiatów mało co, więc no trzeba je jakoś ratować. Znaczy no trzeba je wspomagać, bo to nie ma... No za niedługo to wszystkie rodziny trzeba będzie już pomału wspomagać i kończy ostatnie miodobranie zrobić i... No bo jeszcze tak liczymy, że jeszcze tutaj coś zbierzemy, bo kwitnie jeszcze facelia, może spać będzie. No ale to najbliższe 2-3 tygodnie pokażą. Co tam będzie? A tak później koniec sezonu, trzeba zakarmiać, no. I będziemy robić dożynki miodopitne. Tak jest. Żniwa żeśmy zakończyli. Sezon pszczelarski jeszcze trwa, ale to już można powiedzieć jest pod końcówkę, bo już pawilony się zwozi. Tak wygląda tutaj, że to tylko ja się pszczół boję, kurczę. No tak, bo ty jesteś ubrany w kombinezon. Jestem w trakcie roboty. Tak, a ja jadę na ogród. Dobra, żona. Nie trzymam cię. To ja się sama tutaj trzymam. Nie wyganiam cię, ale... Ale już idź stąd. Tak. No, i dlatego tak tutaj kurzysz tym podkurzaczem. Po prostu, żeby mi ognisko domowe nie zgasło. No to dbaj tutaj o ognisko pszczółek. Doglądaj ich, a ja jadę na pole do moich roślinek. Dobra, no na razie. Pa, pa. Kiciuś na polu. W trakcie łowów. Przed chwilką chyba coś miał na oku. Jest tutaj trzy koty. Jest ten właśnie taki szaro-biały, jest rudy. Rudy jest bliżej ogrodu i jest jeszcze czarny kot. Rudy na 100% został tutaj wyrzucony. Ktoś po prostu przyjechał samochodem i jego wyrzucił. Ten kotek, nie wiem, no widzę go tutaj praktycznie każdego dnia. Tu jest blisko do domostw. Być może on jest czyjś i tutaj przychodzi sobie tylko na polowanie na łąki. A być może też jest wyrzucony. Rudy na 100% został wyrzucony. Czarny też. One kryją się tutaj po balotach. Są takie dzikawe. No i chyba mogę praktycznie odgwizdać fajrant. Ogród
niemalże wyplewiony. Zostały jeszcze tylko troszeczkę tutaj malinki, ale właśnie skończyłam buraczki. Wszystko jest już przeplewione, poprzerywane. Wygląda od razu całkiem inaczej, aż miło się tutaj patrzy, jak nie widać tych chwastów panoszących się. No i te buraczki, które dzisiaj właśnie tutaj zaczęłam i skończyłam. Całkiem inaczej wygląda, nie? Zobaczcie, jak teraz wygląda ogród po oplewieniu. Z tej strony też czysto. Maliny dojrzewają już dosyć ładnie. Przed chwilką właśnie je pozbierałam. Pół miseczki malin, ale jaki zapach. Uwielbiam maliny. Są one zdrowe, smaczne. No i ten zapach. Już się tutaj najadłam. No i chyba na dzisiaj powiem Wam uczciwie, że mam serdecznie dość. Jest godzina 17. Jeszcze muszę przyjechać teraz, iść tam na dół, na ogród, koło domu, popodlewać wszystko w szklarni i koło szklarni w skrzyniach. Ale chyba tak naprawdę już mi się nie chce. I najchętniej nigdzie bym już nie szła, poszłabym tylko do domu, wykąpała się i wiecie, jak taki leń, tak się rozłożyła na kanapie i odgwizdała koniec dnia dzisiejszego. Ale jeszcze trzeba tam troszeczkę koło domu porobić, jeszcze ze 2-3 godzinki pracy zostało. No i też często tutaj pojawiają się pytania do nas, czy nie jesteśmy zmęczeni, czy nie czujemy zmęczenia, jak sobie dajemy radę w te upały. No powiem Wam uczciwie, że jesteśmy zmęczeni i bywają dni, że jesteśmy zmęczeni bardzo, tak bardzo, że nie chce się nawet z domu wychodzić. W taki żar praca jest okropnie ciężka. Zresztą jak wychodzicie na zewnątrz i stoicie tylko bez jakiegokolwiek wysiłku fizycznego, to nie idzie wytrzymać w lejącym się z nieba ukropie. A co dopiero jeszcze pracować, wkładać w to ogromny wysiłek fizyczny. No, jest ciężko, bywa ciężko. Są chwile zwątpienia, są chwile takiego zadawania sobie pytania, po co to wszystko? Ja mam dość. I też często słyszę od wielu z Was: Renia, po co Ci to wszystko? Przecież na chleb Ci nie brakuje, warzyw w sklepach jest pełno, żywności jest ogrom, półki się uginają, możesz sobie to kupić, przecież Ciebie jest stać. Owszem, na chleb mi nie brakuje, stać mnie jest kupić te warzywa, ale czy aby ja je kupię? Czy to są warzywa i żywność? No, powiem Wam tak uczciwie, że tego, co mam tutaj na ogrodzie, to ja nie kupię w żadnym sklepie i za żadne pieniądze. I to właśnie daje codzienną motywację, żeby wstać i mimo ogromnego zmęczenia, niejednokrotnie bólu, łez, iść dalej i tutaj pracować. Jak wychodzimy na to pole, przyjeżdżamy, zwłaszcza rano, czuć taki niesamowity zapach. Tego się nie da opisać i ktoś, kto nie wyszedł o poranku na pole, gdzie wszystko jest jeszcze skąpane w kropelkach rosy, delikatnie zaczyna pieścić słoneczko swoimi promieniami, każdy ten listek błyszczący się tęczą, gdzie taki delikatny wiatr muska skórę, tego nikt nie zrozumie. To trzeba po prostu przeżyć, tu trzeba być, aby wiedzieć, o czym się mówi. Niejednokrotnie są takie chwile, że człowiek rzuciłby to wszystko, ale chyba miłość przezwycięża do tego. Albo tak jak kiedyś ktoś powiedział, że aby być prawdziwym chłopem, to trzeba być albo świrem, albo pasjonatem. I teraz ja sobie tak zadaję pytanie, kim ja jestem, świrem czy pasjonatem? Chyba jedno i drugie,
ale no niestety zmęczenie jest ogromne, zwłaszcza już teraz, gdzie cały czas walczymy tutaj, nie tylko my, bo wszyscy w kraju, ale tu teraz mówię ze swojej perspektywy, gdzie walczymy z przeciwnościami losu, jesteśmy zmęczeni. I to chyba tak naprawdę widać już w naszych podkrążonych oczach, w zaczerwienionych często oczach, w zwolnionej mowie. Często już są przejęzyczenia słowne. Chcę powiedzieć jedno, mówię drugie. Nawet jak wstaje się, to ruchy są spowolnione, bolą plecy, bolą kolana, bo tutaj no maszyny się psują, ustają z pracy, a co dopiero taki zwykły człowiek jak my. No też jest nam ciężko, ale radość z tego wszystkiego, zwłaszcza dzisiaj, jak ja tutaj sobie teraz siedzę, mam tą miseczkę świeżutkich swoich malin, patrzę na ten mój ogród wyplewiony i te warzywa, które walczą, tak naprawdę one walczą razem ze mną, bo to nie jest tylko moja walka, walka mojej całej rodziny, tylko też i walka tych roślin. I to daje motywację. Tak może trochę teraz głupio, dziecinnie rozumuję, ale w takich chwilach trochę zwątpienia ja sobie myślę, skoro one walczą dla mnie, no to ja powalczę dla nich, nie? No i to jest taka obopólna korzyść, obopólne chyba zadowolenie. Takie dziecinne rozumowanie, ale to daje właśnie siłę. Ale odpowiadając, kochani, na wasze pytania, jest ciężko. I tu na koniec do pani Marii. Życzę pani siły, życzę pani, żeby pani potrafiła zacisnąć pięści, żeby pani potrafiła iść do przodu i dzierżyć berło swojego przodownictwa w swojej rodzinie. Tego pani z całego serca życzę. I tutaj ja, i podejrzewam, że wszyscy teraz, którzy oglądają, takie serduszko wielkie do pani wysyłają i moc naszej siły, żeby miała pani taką energię dalej iść do przodu. Tego pani z całego serca życzę. I do następnego.